No hej ludziska, witam was bardzo serdecznie z tej strony, jak zwykle Grzechu 40. Witam was bardzo serdecznie, co już zresztą powiedziałem przed chwilą. God damn it! Zapętliłem się, powiedz coś. Mówię coś. Przegrałem życie. Musimy zacząć kanał od nowa. Nic nowego. No to zaczynaj, już raz zaczynałem, jak może zacząć drugi. No, tak czy inaczej, witamy was bardzo serdecznie, powiem to po raz trzeci. W kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w 7 Days to Die. Z tego co pamiętacie, ostatnio budowaliśmy sobie bazę na wzgórzu. Bardzo mi się ta baza podoba. Jest ogromny widok z niej, co prawda. Czy ja sobie mogę większe krawędzie rysowania włączyć? Zaraz zobaczymy. Wideo. Zasięg rysowania w sensie? Wideo. No jest, view distance. No to, ale wiesz, że to obciąży mój komputer. Mam na 8. Ja ci powiem, na ile to ja jest mam. Chyba takie standardowe ustawienie. Ogólnie ludziska, nie dziwcie się, że mam akurat takie ustawienia graficzne, bo szczerze wam powiem, ta gra nie jest najlepiej zoptymalizowana. Zwłaszcza jeżeli nie macie serwera, na którym hostujecie, tylko na przykład ja hostuję i serwer. I zwłaszcza, że jeszcze nagrywacie, tak jak ja nagrywam. A, no to też. Muszę nagrywać oczywiście na rozdzielczości 1280x720, to jest rozdzielczość 16x9, czyli panoramiczna. Nagrywam tylko na dwóch. To jest HD Ready. Nagrywam tylko na dwóch, albo na 1280x720, albo jeżeli jest taka możliwość, bo gra chodzi dostatecznie dobrze, to wtedy włączam rozdzielczość 1920 na 1920 na 1080. Tak, 1080, dokładnie, właśnie tak. Bo to są właśnie te rozdzielczości panoramiczne. Też wiele osób, no czemu ja to mówię? Dlatego o tym mówię, że wiele osób pisało do mnie z takimi pytaniami, jak nagrywać, bo na przykład wam potem materiały nie wychodzą na pełen ekran. Nie wiecie, co jest grane. Musicie nagrywać. I tak dalej. Musicie po pierwsze włączyć odpowiednią rozdzielczość w grze, czyli którąś z tych dwóch, o których mówię, a po drugie w programie do renderingu ustawcie sobie 16x9, a nie 4x3. Druga sprawa, jeżeli na przykład chcecie nagrywać w swojej rozdzielczości, to takie programy jak Action, sprawdź, nie wiem, ale takie programy jak Action mogą wam nagrywać w rozdzielczości 1080x720, mimo iż na przykład program jest odpalony, załóżmy, w 1440x960. Action automatycznie przeskalowuje to. Tylko oczywiście, no jeżeli robicie 1440x960, a chcecie mieć 1080p, no to będzie pikseloza, ponieważ program to rozciąga. Jeżeli robicie w drugą stronę 1440x960 do 720p, to o wtedy Boże. Jest okej. Okay. Chciałem tylko taką ciekawostkę wtrącić, a ty już się rozgadujesz, że normalnie aż mi się spać zachciało. Aha, to kiedy ja mówię jakąś ciekawostkę odnośnie strony technicznej YouTube'a, to tobie się spać zachciewa, ale kiedy ty pieprzysz cały odcinek o psychologii, to ci ja nie, mówię o rzeczach ja ciekawych i to jest ta różnica, no. Aha, no dobra, dobra, no to ja... Nie, po prostu wiesz, no... Rozdzielczość... Fosz. Boże, nie fosz, tylko foch, chciałem powiedzieć. Za dużo bota, widzisz, za dużo. Ty, ale to super wygląda z dystansu, stary, jak taki zamek, naprawdę. Jak, dosłownie jak średniowieczny zamek, na takim wzgórzu stromym. Drewniany? To taki sprzed Kazimierza. Nie, ale super wygląda. No to bardziej fort niż zamek. No. Gród niż zamek, fort właśnie. Może chodźmy dzisiejszego dnia do tego miasta, bo widzę, że tutaj jest całkiem sporo budynków. Znaczy to chciałem tylko trochę, żeby w trakcie, kiedy będziemy w tym mieście... O co mi chodzi? Chodzi mi o to, żeby zdobyć troszkę jedzenia i picia, bo ja naprawdę zaraz umrę. Bo w sumie mamy bone shivy, więc możemy się tam bić z zębiakami. Dobra, idę. To te drewno, które już zebrałeś, to przetop na planki. Przetop drewno. That's a sense. No wiem, o co chodzi. No. Wiem. Sloganem. Chodzi o to, co nie chodzi. Chodzi o to, co biega. A, co pełza. Popływa. Znaczy, wiesz co, ta kość, z tego co pamiętam, ma całkiem ładny damage. Tak, alfa damage, czyli damage na jeden cios, ale nie podoba mi się w niej to, że no... Jest krótka. Tak. Bardzo niewielki obszar działania. Kurde, to jest całkiem spore miasto. To jest całe miasto. Ja myślę, że to jest kilka budynków. No to żeby się osiedlili koło miasta, kumplo. No w zasadzie dobrze. Chyba. No nie tak. Wiem. To jest chyba... Ty, i tam są już takie prawdziwe budynki. Wysokie. Gdzie? Ja mam mniejsze zasięg rysowania, pamiętaj. Musimy przeszukiwać samochody, kumplo. Czekaj, gdzieś poszedł przede wszystkim? A, tutaj. To twój samochód. Dużo zombiaków, nie powinniśmy biegać tak jak ty, bo w ten sposób tylko ściągasz coraz większą chmarę na siebie. Na początku to może troszkę ich wyeliminuj. Ale tutaj one będą tu się spawnić w sam ty. W mieście trzeba przeszukiwać. Nie jestem do końca pewien. Tu się będą spawnić w nieskończoność. Wiem, że trzeba przeszukiwać, bo potrzebuję jedzenia. No to jak potrzebujesz jedzenia, to trzeba od środka przeszukiwać, a nie na zewnątrz, w samochodach. A o czym ja ci się staram powiedzieć? Ja wiem, tylko chcę najpierw auta w poszukiwaniu narzędzi, rozumiesz?
O, znalazłem młotek. Przyda się. Muszę wejść do jakiegoś budynku, tylko nie mam czym drzwi rozwalić, no. No ja też nie mam czym. Właśnie dlatego przeszukuję, może znajdę tą. Sekirę. Chozdupcie mnie, wo! Serio. No. I zostawiłem pochodnie, więc gówno widzę. A wy razem ze mną, ale na YouTube filmiki są jaśniejsze niż to, co ja nagrywam, więc wy widzicie więcej. Tak, YouTube troszkę rozjaśnia. Ale wiesz, co mi się podoba w tym mieście? Zauważyłem to. No, mów, mów. To jest miasto bez psów. No, w sumie. To mi wow. się podoba. Znalazłem dziwne rzeczy. To mi powiesz, szlak. Czekaj, mam zombiaka na głowie. I słyszę, bo cię bije. No, bije, bije. Ale czy zabije? Ale w sumie druga? Ty, dobrze. Trzecia horda cała. Jaka jest tam zombiaka? Na razie nie mogę się ruszać, co jest stosunkowo problematyczne. A wiesz, dlaczego cieszę się, że jesteśmy w mieście? W mieście nie są wiem. Domy. No, no shit Sherlock. Ale nie, ale w domkach są łóżka już wybudowane. A, dobrze kombinujesz. Aha, ja zawsze dobrze kombinuję w grach. Masz coś do żarcia? Znalazłeś coś? Nie, bo na razie obeszłem miasteczko dookoła. Obszedłem, nie jesteś kobietą. Obszedłem, właściwie tak. Nie myślę teraz, bo myślę, jak się dostać do tego domu. Nie myślę w sensie wypowiedzi. Od czasu do czasu będę się rozglądał, żeby mi żaden zombiak nie zaszedł, bo to by było makabryczne w skutkach. Uważaj, bo o 12 jest airdrop. Spoko. A wiesz, że ty tam zwabiłeś całe miasto, sobie spokojnie drugą część przeszukuję i ani jednego zombiaka tu nie ma? Nic nie widzę. No jeżeli już ktoś zwabił, to raczej ty. Ty biegałeś. No dobra, o no, ale... kurde! Uciekaj! O szlak, uciekam. Drugi! Uciekaj! O nie, 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 nie! Zabij! Biegnij na litość boską. Znalazłem kukurydzę. Wow. Krwawie. A masz bandaż? Nie. No to miłego umierania. Gdzie jesteś? To w takim budynku. No super. O kurde, może ty jesteś z drugiej strony miasta. Chodź do mnie, bo umrę. Nie, no ja się z zombiakiem biję. To skąd się bić i chodź do mnie, bo umrę. No a nie chcę umierać, ale, za młody jestem. Ale co, jak się mam pomóc, jak ja nie mam bandaża? Aha, no to trzeba było od tego zacząć całą wypowiedź. Ale nie pytałeś, tylko powiedziałeś chodź do mnie. To mówię, to no chyba jest to logiczne, chodź do mnie, żeby mi dać bandaż, tak? Po co byś miał do mnie iść, skoro bym... A, dobra, nieważne. No to umrę. To po prostu staraj się iść do domu, w kierunku domu chociaż. Albo po prostu ja podniosę twoje rzeczy, jeżeli nie jest ich zbyt dużo. A w międzyczasie założę sobie na głowę to. No tak, super. Masz jakieś... Co? O Boże, wiesz co? Nawet tego nie skomentuję. Nic nie mam. Może może tu będzie jakaś apteczka, czekaj. Kibel. A, jest kibel, ale nie ma apteczki. Szukaj jakiś szmat, czegokolwiek, bo szmaty można przerobić na ten. Mam mięsko. Po prostu, że masz mięsko, potrzebujesz kurde szmat. Dużo ich tu idzie? Ja pizgam całe miasto, grzechu uważaj. To co mam zrobić, no? No idą. Jeden nawet pełznie. Szlak. O, teraz ja krwawię. Zabawy, cała moc. A znalazłeś jakieś łóżko, jakiekolwiek? Nie, znalazłem krzesło. I nie wiem, dlaczego je podniosłem. No, krzesło się przyda, faktycznie. Dużo masz jeszcze HP-ków, bo robię bandaż. Zero, mówiłem. O, chodź tu do mnie. Coś widzę. A nie, to świnia, myślałem, że pies. Pies a świnia, taka wielka różnica. Pies a świnia to jedyne, co widzę. Pies bandaże, a świnia chodź. To jedyne, co czuję. Pies a świnia to jedyne, co słyszę. Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem. Znaczy teraz to ja już nie krwawię, tylko że no... Aha, no tak nie krwawisz, no to na razie ci... Przede wszystkim, umieram z głodu, umieram z pragnienia. Mam picie, ale nie mam żarcia. Picie. Przede wszystkim picie. Chodź stąd. No to... Urzuciłem. No.
Dzięki. Żarcie nie mam, trzeba jakiś inny dom przeszukać. Chodź Grzechu, szybko, oddal się od tych zębiaków, nie na wiem. Początek to się napoję, żeby nie umrzeć. Teraz może coś przegryzę. Na razie te zombiak... Szlag, jeszcze niedźwiedź, serio. Seriously. Niedźwiedziem tu nie przychodź. W ogóle do mnie nie przychodź. Nie mam takiego zamiaru. W ogóle do mnie nie przychodź, bo ja tu przeszukuję spokojnie domy, jak na Grzarcie to ci dam. Biegaj sobie gdzie indziej. Tak, ty sobie spokojnie przeszukujesz domy, a potem będziesz chodził z TKM-em. Z wyrzutnią rakiet. To chyba się z tobą podzielę. Będziesz się woził czołgiem, no. Wiesz, dzielenie się dzieleniem się, ale ja wiem jak to zawsze wygląda, że osoba, która jednak szuka, ma to co najlepsze. Nie ma jak do tych domów wejść. Mam złamaną kość, tak w ogóle, by the way. Tak w ogóle, by the way. No, by the way. BTW. BTW. O, świnia. Możesz spróbować zabić. Ja nie spróbuję, ja ją zabiję. Tylko mięsem mógłbyś nie podnosić. Przepraszam, mój ty proziaczkowy przyjacielu. Ale to w imię wyższej idei przeżycia, przetrwania cywilizacji ludzkiej w postapokaliptycznym klimacie zombie. Mam łóżko, jedno. Szału nie ma. No i te drugie to ci dam. Boże. Świnie są wytrzymałe, naprawdę. Współczuję ludziom, którzy pracują w ubojni. Serio? To znowu. Nie wiem, no nawet jeśli twarz blagowała. Takie było bydle, zawzięte, przebrzydłe. Niby świnia, a jednak wredna była. Zupełnie jak nie świnia. No luju. Pamiętaj o jednym, przede wszystkim najważniejsze teraz jest łóżko. Jak tylko zobaczysz łóżko, od razu odbieraj. Do opatam, najważniejsze łóżko jest. Teraz tak, czego potrzeba do stelaża do usztywniania nogi? Patyki i chyba klot fragmenty. Zresztą możesz sobie wpisać ten, to się nazywa jakoś po angielsku, tylko to nie wiem jak. Czekaj, już zaraz sobie przypomnę. No dobra. To się nazywało... Nie pamiętam. No to słabo. Zaraz sobie sprawdzę. No dobra, zrobiłem sobie jeden cloud fragment. To może być mało, no ale... Patyki mam. Tylko jak to ustawić? O, no to świetnie się wpieprzył. I co, wiesz jak to się nazywa? Teraz mam inny problem, bo jestem w domu obleganym przez zombiaki. No dobra. Ja w ogóle cofnąłem się do naszego obozu, żeby odnieść mięso. Mam go bardzo dużo. O kurwa grubas. Jak ty się wysławiasz? Jak ty mówisz o grubych ludziach? To jest po prostu dobrze zbudowany jegomość. No nie, tu kolejni? No, do widzenia. Zebrałem 2 pociski do shotguna, 16 pocisków do snajperki. Więc teraz gdzie ja będę? No co mam ci powiedzieć? No mało to fajne, no ale no nic nie zrobię. Jakie są koordynaty naszego domu? Zaraz ci powiem. Najpierw muszę uciec przed zombiakami. Koordynaty domu powiadasz, tak? No to jest zaraz przy mieście. Grzechu, ja nic nie widzę. Koordynaty domu chcę. Dobrze, słyszę. Dobra, wiem gdzie są. Wiem gdzie jest. Znalazłem, udało mi się znaleźć. Jestem... Daleko? Uj, daleko. A korzystając z okazji, że już nie jesteś zagrożony, to jak to się mogło nazywać, ten stelaż? Nie, wpisz to w drugi monitor czy coś. Nie muszę, zaraz sobie to wpiszę w craftingu, bo wystarczy wejść w zakładkę tego, splint.
To nie wiedziałem. No. A podobno wiesz wszystko. Kilka odcinków temu powiedziałeś, że wiesz wszystko. No bo wszystko wiem. Z wyjątkiem tego, czego nie wiem. Do. Nie ma to sens. No jak? Jak to waszmość? Z tymi batatami. Gdzie to może być w ogóle? Nie wiem. Ja też nie wiem. W medykamentach chyba, no kurczę. Ale co? No stelaż. No splint, przecież ci mówiłem, że splint. No to nie usłyszałem. A dupa ma tylko jeden cloud fragment, ale zaradzimy temu. Nie potrzebuję kapelutka, kowbojo. Cowboya. Cowboy. Bardziej mi się przyda to. No powiedziałem cowboy. No wiem, ale to ładnie brzmi cowboy. Zrobimy sobie, będę mógł przynajmniej biegać, to jest dla mnie teraz ważniejsze. Boże, jak to było? Szybciej biegać, bo tak dokładnym biegiem to nie jest, no ale... No, złamaną kończyny należy usztywnić. Serio, niedźwiedź? Trzeba ją nastawić. O Boże. Jakby tam gdzieś był koło ciebie airdrop, bo nie wiem, czy jest w trzecim czy czwartym dniu, no to łapko. Zawsze był w trzecim. Znaczy się nie wiem, bo to jest trzeci, to jest plus 3. 1 plus 3 jest 4, nie? A 2 plus 2 minus 1 plus 2 to jest 5. Do. I całka z 400 milionów wzięta do potęgi Entei. Prawda, do tego jeszcze macierz pomieszana z liczbami zespolonymi. I powstaje równanie Drake'a. A właśnie, no bo mówiłem o tym, o prawdopodobieństwie występowania we wszechświecie inteligentnych form życia, które mogły stworzyć cywilizację podobną do ludzkiej. To równanie, które opracowywało, właśnie pokazywało tą końcową liczbę tego prawdopodobieństwa, to jest tak zwane równanie Drake'a. To ciekawe. No opowiadałem o tym na starym kanale, no ale tyle z tą wiedzą. Wszystko poszło w drzazgi. Niestety. Jajo, to dopiero będzie, jak się okaże, że mi odblokują kanał, a ja tutaj ględzę, że kanału nie mam. Ha! Co zrobią? No nic, nic. Pewnie nie odblokują, wiem. Ja myślałem, Brzyku, że ty jesteś racjonalnym człowiekiem i myślisz racjonalnie w miarę. Nie wkurzaj mnie nawet. A nie wkurzam. Nie, bo po co? To na mnie syczy! Szlak by was wziął, zombioki! Ty robisz? Aha, bawię się tymi zębekami, no dobra. No musiałem sobie utorować przejście, a była tam ta ektoplazma. Biomasa. Co? A ja nie... Boże kochany, ja nie miałem zdrowia, zapomniałem o tym. Umarłem. A, świetnie. Umarłem. Grzechuj jego spostrzegawczość. Ty też umarłeś, więc się nie odzywaj. Ja umarłem, bo horda zombie mi wtargnęła do mieszkania. Ja poniekąd umarłem, bo mnie zostawiłeś samego i wcześniej mnie horda zombie wtargnęła do mieszkania, więc... No, jestem na pustyni, ale fajnie. O Boże. My goodness. I Conchita Wurst. Czekaj, jakie były te koordynaty naszego domu? Nie wiem, ja nie sprawdzałem wedle koordynatów, ale koordynaty dobra, widzę. Domu to... Widzę, no. To jest tutaj. Mogę sobie jakiś waypoint ustalić? Prawym. Ale to przecież masz na tym, masz na kompasie i tak no plecak, tak wiem. No ale mimo wszystko. God damn it, gdzie to jest? Tam to jest! Godmodunutsum! Wow, jakie tutaj kopsy termitów. Jestem na środku pustyni, fajnie to wygląda, szczerze mówiąc. Nie, fajnie to wygląda, że jest 15, musimy jeszcze do domu. Musimy iść do miasta po nasze rzeczy i do domu. Słabo to widzę, szczerze mówiąc. Dur. Mnie tutaj nie ma, panie zombie. Nie widziałeś mnie, synku.
No, są ale jakieś... jest plus tej sytuacji grzechu. No ciekawe jaki. Mamy full żarcia i picia. Wow, ta pustynia jest ciekawa. Takie tutaj pokopalniane zabudowy. To jeżeli no tak, to jest plus. Pokopalniane zabudowy, to tam będzie kopalnie gdzieś w pobliżu. Znaczy tutaj akurat ma taką jakąś wieżę. Z tego co widzę, jest to wieża ciśnieniowa. Nie wiem czemu akurat tutaj, bo wieże ciśnieniowe są przy zabudowaniach ludzkich. Ale, co ja się znam. Może tam było zabudowanie ludzkie, tylko zombie zjadły. Takie za... Czemu takie wieże, do czego one służyły? Ludziska, co to w ogóle było? W przypadku zabudowań ludzkich stosuje się nierzadko wieże ciśnieniowe, dlatego że, a w tym bardziej stosowało się dawniej, bo teraz to już się nie stosuje, po prostu stosuje się pompy, żeby utrzymywać ciśnienie w rurach. Dawniej po prostu wnosiło się wodę do góry na taki potężny zbiornik, no i potem to wchodziło do rur, rury były przeprowadzone tu i ówdzie. Wiecie, rury z wodą stwarzały problemy na terenie o różnej topografii, no bo raz musiały wchodzić do góry, raz musiały wchodzić w dół i no ciężko w nich dawniej to ciśnienie było utrzymać, dlatego wieże ciśnieniowe były koniecznością. No w dzisiejszym świecie utrzymujemy to poprzez pompy, tak więc już to taka konieczność nie jest, ale na Dzikim Zachodzie takie właśnie konstrukcje również służyły do zaopatrywania w wodę lokomotyw. To samo chciałem powiedzieć, ale nie chciałem Cię wpieprzyć zdanie. Dlatego, że no, na każdej stacji budowało się właśnie tego typu konstrukcje przy torowiskach. Jak lokomotywa przyjeżdżała, przyjeżdżał parowóz, wlewało się do jego zbiorników z wodą wodę, no bo przecież on działał na parę. Do! Węglem się to opalało, no ale jednak na parę to wszystko się toczyło. Tak więc tak to działało. A para, powiem jak sama nazwa mówi, parowała, tak więc trzeba było zawsze uzupełniać poziom wody. Że tamte czasy były ciekawe. No wiesz co, każde czasy są ciekawe. Do jakich czasów w historii cywilizacji ludzkiej byś się nie odniósł, to każda epoka miała w sobie coś unikalnego, była niezwykle ciekawa pod jakimś względem. Na przykład czasy Mieszka I. Wyobraź sobie świat kompletnie dziki, kompletnie nieznany, gdzie puszcze potrafią się ciągnąć przez tysiące kilometrów. Ja czytałem swego czasu... Boże, jak to się nazywa? Kroniki. Czytałem kroniki mojego miasta, w którym mieszkam. To jest bardzo stare miasto, pomijając już sam fakt, że odnaleziono nieopodal rynku miejskiego szczątki ludzkie, a także zabudowań ludzkich pochodzące jeszcze z okresu neolitu, czyli niejako można powiedzieć z okresu 4000 lat przed naszą erą. I to w moim mieście, co jest całkiem ciekawe. No ale co by nie było, dla ludzi, którzy się nie znają, okres neolitu to jest tak zwana epoka kamienia gładzonego. Tak więc to było jeszcze przed starożytnością i to ho, panie, długo przed starożytnością. Dor. Powiedzieć ci ciekawostkę? No dawaj. Jestem na biomie zimowym. Aha, no to przynajmniej wiemy, gdzie będzie biom zimowy w razie. Powiem tak, Grzechu, ja łóżko mam, udało mi się podejść po moje przedmioty i nie zginąć, mimo że dom był dalej oblegany przez zombie. A byłbyś w stanie jeszcze drugie zdobyć? No właśnie nie, dlatego chciałem powiedzieć, że zrobimy wyprawę po łóżko dla ciebie jutro. A dlaczego nie? Ponieważ mój toporek cięcia drewna jest już tak na wykończeniu, że do żadnego mieszkania ci nie dostanę. No trudno. Kontynuując moją wypowiedź. Ludziska, chciałem nawiązać do tego, że dawniej puszcze były wszędzie. No dzisiaj żyjemy w środowisku, w którym za bardzo tych lasów nie ma. Lasy są rzadkością, przeważnie jednak dominują w naszej topografii terenu, w tak zwanym anturażu, pola i łąki. No nawet jeżeli to nie są pola takie typowo gospodarcze, czyli zagospodarowane pod uprawę, pod hodowlę, no to... O kurde, znalazłem bazę wojskową. No to tam nie idź, bo się na miny natkniesz. Znaczy wiesz co, i tak nic do stracenia nie mam. No ale to pasowałoby, żebyś doszedł tutaj do mnie, żebyśmy jutro mogli iść po łóżko, tak? Sam będę dochodził, kiedy będę uważał za stosownym. Nie będziesz mi mówił? Jezus! No właśnie, o tym mówię. Znaczy nie, ja nic nie wszedłem, ale jelonek wszedł właśnie na minę. Ty, to jak wszedł, to weź z niego skórę. Ho, zdupciło go na trzej stronie świata. Tylko, że jest na polu minowym, stary, no jak ja mam tam podejść? Przecież miny widzę z daleka. Nie widzę ich, bo jest ciemno.
Jak ciemno jeszcze świeci słońce. Ciemno jest, bo mi drzewo rzuca cień na pole minowe. Dasz rady. Wierzę w ciebie. Mam odmienne zdanie na ten temat. Ja w siebie nie wierzę, a przynajmniej w tej kwestii. Ogólnie nie jestem człowiekiem małej wiary, no ale... Znam swoje możliwości. To jest jedna mina, nie widzę... A, widzę obydwie. Nie wiem, czy się przesmyrknę pomiędzy nimi, czy zareagują na mnie. Zaraz zobaczymy. Ryzykantuj. Wow, chyba się nawet udało. W zasadzie, jakby tak na to patrzeć, to mógłbym tutaj przetrwać noc. I tak nie zdążę do ciebie podejść, a tutaj jestem chroniony polem minowym przed zombiakami. Poniekąd. To jak uważasz? Chyba tak spróbuję zrobić. Zabierać worki z piaskiem, czy nie bardzo? Chyba no nie, bo po co nam to? Teraz. O kurde, nie przewidziałem jednego. Co? Ta baza jest pełna zombiaków, stary. To jest. To jest stosunkowo problematyczne. Wywal mnie to mięso! Jezus! Byli ratuj! Nie wiem, cię kurde ratować, gdzie tu masz dni? Wywal, nie chcę śmierdzieć! Gonią mnie! Złe ludzie mnie gonią! Kurde, nie no, muszę je wymordować, bo jak w nocy zaczną biegać, to już będzie w ogóle makabra. Makabra. Kurde, nie widziałem cię, babsz tylu wredny. Bo to zła kobieta była. Boże, ich tu jest pełno. Jak się zaraz ściemni, to będę płakał. Dobra. Jak chciałem. O kurde. Słyszę wybuchy. No, podchodzą ze wszystkich stron, stary. Ja nie wiem, jak się to skończy. Ale chyba wiem się to... Iść. I tak nie miałem wyjścia, no co miałem zrobić? No stary... Do domu iść? Czy byłeś już niedaleko? Nie zdążyłbym. Nie byłoby szans. Dobra, może i byłeś kawałek. Spory kawałek. Nie, dobiegłbyś. Powinien być dobiegł. Nie wydaje mi się. Szlak, grubcio tu jest. I też nie wydaje, jestem pewien. Nie ruszaj się, gruba majzo. Mamusia nie nauczyła? Nie jeść obcych ludzi? Bo jeszcze bardziej przytyjesz? No zdychaj. No. Dobra, zabiłem już chyba z 5. Słyszę ich jeszcze pierdylion. Undetected jestem, no dobra. Jest 19.51. O której jest permanentna noc, powiedz mi? 22. To jeszcze mam czas zwiedzić tą bazę, spadać, czy ktoś tutaj jest. Bo na razie nic nie podnoszę, ale chcę przynajmniej zobaczyć, czy jestem tutaj sam, czy może mam przyjaciół. Przyjaciół inaczej. Oskurowałeś? Tak, tak, mam 5 skór. I tylko skóry, bo mięsa nie brałem z oczywistych z tych względów. Tak. Coś cię bije, słyszę. A, wlazłem na te. Barbedwire. Tak, tak, baba boje. Kurde, tu znowu mięso jest. Ale to może wezmę jak... Weź i wyrzuć, żeby się żeby był nowy lód, jak to szukałeś. Mam Walczka, troszkę pocisków do shotguna, do... pistoletu. Undetected. No, słyszę blisko zombiaka, nie kminie. Serio, zombiak? Ja pierdyka. Ta gra naprawdę jest pełna bugów. Wyobraź sobie zombiaka, który jest bugowany w ścianie. Damn! Wallman. Krzeseł nie potrzebuje, tutaj jakiś pan generał siedzi majestatycznie. Magnum Cylinder, no dobra. Plus 5 do umiejętności przeżycia. Pięknie. Zobaczmy, co jest w skrzynce, która otwiera się aż 20 sekund. No ciekaw jestem. A to jest ta Secure Munition Box, znam to. O, stalowa skrzynia, wielka, potężna. Jak tutaj będzie gówno, to chyba normalnie się schryndolę. Wow. Dziwne. A czy wiesz co, nic specjalnego nie było, bo były tutaj tylko 14 pocisków do shotguna. Ale to są jakieś bardzo dziwne pociski. To są te mocniejsze, bo są dwa rodzaje. Normalne pocisków. Zadają 15 damage'u, a te 150. Tak, bo to są pociski, te to są... Jakieś takie unikalne.
nieunikalne. Je się da otworzyć, ale na nie trzeba więcej, dużo więcej materiałów. Ja je mam. Na czym te pociski polegają? Co to są jakieś szrapnelowe, czy jak? Tak, dokładnie. Znaczy, one są większymi kawałkami tych. Każde pociski szuka na są szrapnelowe. Właśnie to chciałem teraz powiedzieć, no ale nie chciałem ci wchodzić w zdanie. Ale po prostu większymi tymi odłamkami, nie? Jakbyś zobaczył, będziemy mieli książkę do robienia amunicji, jak zobaczysz, co na niej potrzeba, to się zorientujesz, o co chodzi. Śpiwór działa tak samo jak łóżko, czy nie? Działa tak samo jak łóżko. To wezmę ten śpiwór. No dobra, możesz, no. Możesz mieć śpiwór póki co, potem śpiwór wypieprzy i postawić łóżko. Tak, tak, pewnie. Tutaj nie chodzi o to, żeby to ładnie wyglądało, tylko że no nie respił się nie wiadomo gdzie. Ładnie wyglądającą bazę to będziemy robić później, taką inną, żeby mieć dwie bazy wypadowe, nie? Ależ oczywiście! Panie B, za kogo pan mnie uważa? Ale to musimy gdzieś zwiedzić. Musimy gdzieś po prostu kiedyś zrobić wyprawę, ale to tak jeszcze trochę tych dni zleci. Do tego, do na pustyni poszukać jaskini. Żeby po prostu sobie ją jakoś oznaczyć, żeby wiedzieć, że ona tam jest. Tak, tak, no ale wiesz, to w przyszłości. Bunkry trzeba będzie szukać. Granie w ogóle na tym serwerze z Random Generated Map jest dużo lepsze, bo jest dużo więcej rzeczy do roboty. Po pierwsze, nie wiesz, gdzie co jest, to raz, dwa. Są właśnie te bunkry, jaskinie i właśnie to chciałem miasta. Powiedzieć na materiale, że o to chodzi w grach, które polegają na survivalu, że jesteś wtłoczony w świat, którego nie znasz i musisz go najpierw poznać, zeksplorować i sobie w nim dać radę. Jak ty ten świat doskonale znasz, co survival nie ma sensu. Dobra, widzę, że nagrywam 32 minuty i znowu akurat nastała noc, więc będę tutaj siedział, nie będę się ruszał, nie będę wstawał, nie będę nawet oddychał, żeby zombiaki mnie nie zauważyły, że się mną nie zainteresowały. Mam nadzieję, że przeżyję do rana, a potem się stąd wydostanę i idę do naszej bazy. I myślę, że po prostu z rana do was wrócę, a póki co się z wami żegnam. Mam nadzieję, że się podobało. Hej!